Witajcie widzowie, ja nazywam się Szymson i witam was w kontynuacji This War of Mine'a, czyli gry wojennej przygody, w której próbujemy przetrwać masakrę wojenną jako zwyczajny cywil. Kontynuujemy grę z poprzedniego miejsca. Dzień trzeci, mieliśmy wcześniej dzień pierwszy, drugi, a teraz zaczynamy dzień trzeci. Będę musiał trochę powrócić do tej gry. Okej, okay, udało mi się znaleźć masę fajnych rzeczy. Co za noc? Przez tydzień chorowałem. Na szczęście udało mi się coś wrzucić w ostatniej chwili. Dobra, zobaczmy jak to wygląda. Głodny, głodny, głodny. Tymczasowo nikt nie jest bardzo głodny. Okej. Okay. Czym możemy się zająć? Ja muszę zacząć rzeczy. Okej, okay. Możemy się zająć czymś z tych rzeczy. Możemy ulepszyć nasz warsztat. Teraz zrobimy to. Nie, nie, wróć do budowy. No tak. Się prześpisz. Ty też się prześpisz. Co masz, Ola? A ty możesz się zająć sprawdzaniem, ile nas będzie to kosztowało. 30, 15 i 5 tego, dobra. Sprawdzimy wszystko, co możemy tutaj ulepszyć. Czego my w ogóle potrzebujemy naprawić? Czy ulepszyć? Okej, okay, dobra. 12 osób będzie się. Do wszystkiego potrzebujemy części metalowych, dobra. Co my możemy zbudować? Pokaż mnie tu. Opał, możemy. Warsztat metalowy to już mamy. Kuchenkę, fotel. I deskowanie, dobra, deskowanie zrobimy. Tymczasowo na razie nie możemy. Ale pozbieramy sobie na deskowanie. Pokaż radio, a ty zobacz, co potrzebujemy na deskowanie. Na deskowanie potrzebujemy. No jeszcze z 5 desek, ale zbierzemy sobie połowę tego, dobra. Okej, okay. Przywódca rybitów polecił nam ostrzec naszych słuchaczy, żeby nie przekraczali linii frontu. Pogwałcenie tego nakazu może być brzemienne w skutkach. Mówię do sprawiających kontrataków rebeliantów, mających na celu przełomienie obrażenia, pogoją wciąż pozostaje się to świata. Okej, okay, to już było ostatnio. Okej. Zdało mi się, że ktoś pukał do drzwi, ale pewnie to tylko moje wyobrażenia. Dobra. Mamy 6 mięsa. Co my w ogóle potrzebujemy do zrobienia czegokolwiek do jedzenia? Trzeba będzie to zobaczyć. Nikt nie jest chory. Dobra. Potrzebujemy opału. Opał możemy zrobić z drewna i z książek. Dobra, będzie trzeba zebrać drewno. Będzie nasz główny potrzeb... Będzie rzecz, której będziemy potrzebować najbardziej. A zobaczmy, co my tutaj jeszcze. A tak, ogólnie wychodzi epizod drugi za niedługo Deltarana, pewnie w święta. I nie wiem, czy jeśli byłaby osoba miła, żeby zrobić do tej gry napisy, byłbym bardzo wdzięczny, gdyż, znaczy, angielski umiem dobrze, ale byłoby mi trudno, wiecie, tłumaczyć to wszystko. Ale dobra, ja nie wiem, coś zjadła. Tymczasowo nie będzie jedzenia. Okej, okay, koniec dnia. Dobra. Kto śpi? Tutaj jest zmęczony, tak. Ty śpisz w łóżku. Czuwaj, czuwaj i będę musiał przemyśleć. Ty szukasz zapasów. A wy we dwoje czuwacie, dobra. Opuszczony domek, garaż. Tutaj jest jedzenie niewiele, dom duchów. Ograbiona stacja paliw to było jedno z pierwszych miejsc prolądowanych przez ludzi uciekających z miasta. Zaplanowano kilkugodzinne zawieszenie broni, które miało pozwolić cywilom na ewakuację, zostało ono przerwane. Zginęło wielu ludzi i to dziś żadna ze stron się do tego nie przyznała. Mimo że cała dzielnica znajdowała się pod ciężkim strzem, stacja jest w zaskakująco dobrym stanie. Nawet jeśli została splądrowana, może warto ją przeszukać. Jest tu bardzo dużo rzeczy. Teraz spróbujemy. Łom. I tyle. Jak będzie nie tak, to od razu stamtąd spierdzielamy.
Dara. Ponieważ nie wyleciała w powietrze, ostrzem została doszczętnie złupiona. Ja się boję troszeczkę o to, że spotkamy tutaj... Dara. Mi się nie podoba to, że może tutaj ktoś być. Boję się, że naprawdę ktoś tutaj może być. Nie wiem jak z tym będzie, ale... Tutaj widzę, że to jest... zasypane. Okej. Okay. Nie. Nie, nie możemy. Musielibyśmy to odkopać. Dobra. Mam takie lekkie obawy, że może ktoś tutaj być na górze, ale nie ma ruchu. Jest ruch? Zaraz, jeszcze raz. Tutaj jest coś. Tutaj jest coś. Jest tu sporo rzeczy. Na tej stacji. O. Boję się trochę o swoje życie. I o życie Asuko. Oraz zrobić to na szybko i będziesz wracała. Najbardziej co mi się chyba w tej grze podoba to jest ten... Ten... Wiecie, te takie ruchy, że to są... Że wszystko to jest narysowane ołówkiem, takie jakby. Do tego to jest pod autostradą jakoś. Tutaj jest rzeka, droga. I to pomyśleć, że jest nie, gdzieś w Pogoraniu. Nawet nie wiem. Sprawnie rąbię drewno. Ja to nie wiem, co można by z tym zrobić. Ale dobra. Dobra. Przepraszam za to, że mój brat klnie z tyłu. O kurwa, to no, niestety czasami. Dobra, okej, zobaczmy, co my tu mamy. Jest tu sporo rzeczy. Może nam się trochę rzeczy przydać, Dora. Teraz myślimy nad tym, co wyrzucić. To wyrzucimy. Tytoń wyrzucimy. Kawa to nikt nie pije, więc tego też nie... Okej. Okay. Nie, to nie. Kawa nie. Niektórzy w czasie wojny czynią niezwykle cennym towarem. Okej. Okay. To będzie na sprzedaż. Zajmiemy się dalej przeszukiwaniem tego wszystkiego. Coś tutaj jest. Woda się przyda. Cukier tymczasowo w imbru nie robimy. Pod stołem leży notatka. Nie jest ukryta, ale łatwo ją przegapić. Z charakteru pisma wnioskuję, że napisała ją kobieta. W pośpiechu. Miłosz, przepraszam. Bardzo cię przepraszam. Nie mogłam dłużej czekać. Książka schowała mnie z biżuterii. Znajdziesz ją w piwnicy, w kartonach za zregulowanymi drzwiami. Zrób z niej użytek i przeżyj. Proszę, Bóg z tobą, przepraszam. Dobra. Okej, czyli jest coś na handel. No szkoda, że nie zdołała przeżyć ta osoba. Okej. Zobaczmy, czy ktoś tam jest. Uff, na szczęście szczur, Dara. To weź rzut. O, dobra, przeszukamy cały domek, zobaczymy co tu jest potrzebne, co nam może się przydać, a co może się nie przydać. Jak na razie z jedzeniem jest spoko, ale fajnie by było mieć warzywa, bo warzywa to są dobre właśnie na jedzenie. Drewienko. Dara, tymczasowo chyba z broni... Ej, no tutaj jest rangefinder. Tutaj z wszystkim to jest trudno. Skręt się przyda. Na szczęście chyba nikt u nas nie pali, ale w razie czego to się jeszcze sprawdzimy. Biedak zginął w ostrzale, co tu robił? Na pewno to byli jacyś nie rebelianci. Złodzieje może najprędzej. Nam się przyda to. 6, 12. Dobra, idę. Ty, ale zajebista jest ta czapka. No, kupiłem ją za niecałe 2 zika, a mogę ją sprzedać za 6, nie? W ogóle jest teraz na dole. Jak wyjdę, to ci jeszcze pokażę tą origami. Podoba to, może ją dać. Ja mam, nie mam ani jednego boksika, tylko 4. Jeśli jest na dole, ja się boję zejść. To dobrze. Boję się, że ktoś przyszedł. Ja mam 4. Kurwa, jedzenia nie mamy, chłopaki.
Nie no, dobra, żadnego. Nie, jeszcze raz. Ja tak myślę, 12. Dobra, drewno. Drewno, drewno, najważniejsze. Jest? Nie, dobra. Idziemy na górę. Nie, na szczęście nikogo nie ma. Już się bałem. Na razie z leków, dobra, na razie nikt nie choruje, to z leków już zejdziemy. Zobaczmy, co tu jest. Więcej części, kurczę, tutaj będzie trzeba by się wrócić. Jest lodówka. A w lodówce... Robię unboxing tych kurwa głowien ze 100 kropki. Okej, okay, dobra. Tak. Potrzebujemy piły. Tak, dobra. No to do wejścia. Tyle starczy. Tyle nam starczy na razie. Na razie nie potrzebujemy za bardzo, jeśli chodzi o amunicję i w ogóle. O kurwa, dostałem bombę! Dobra, stawiam, że jest 11, 12 minut. Tak, prawie 12 minut, bo sobie wszystko tutaj kurwa, timerem sprawdzam, bo chcę mieć wszystko, wiecie, chcę mieć wszystko, wiecie, nagrywane. No, tylko niestety w dzisiejszym odcinku będę musiał niestety słuchać swojego brata. Rysunki, a ja dopiero zobaczyłem, że tam są rysunki. Dobra, wszystko mamy? Ja dopiero zobaczyłem, że to są rysunki. Czekaj, podejdź. O kurczę, ale słodkie dziecko tutaj rysowało. Przydałoby się nieco odpoczynku. Bardzo gładni? Tak, bardzo gładni. No to chłopaki, wyżarka. Ale pokaż mi... Ale smutny, czemu smutny? Muszę jak najszybciej wymyślić sposób na zdobycie jedzenia. A, okej, okay, chodzi o to. Czy jest mi smutno, że jedzenie. Dobra, wiecie co? Nie, 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 nie. Nie, zrezygnuj, zrezygnuj. Potrzebujemy na razie opału, to... Kurwa, jebią mnie! Okej, 6, zrób opał. Ej, no kurwa, jestem... Jest opał? To mnie do chuja tak super kowerzy. Zrób. Kurwa, dressingów nie mam. Zrób, bo nie mamy opału. Bardzo głodna i zmęczona, Dora. To... Czekaj, coś tam było przy tym. Zdobycie jedzenia jest najważniejsze, musimy przeżyć, dobra. Jasne, rozumiem. Ale golas, tylko musimy. Jak na razie. Niech dziewczyny się pójdą spać. Tylko jak na razie to. Tak jak my, jak na razie to potrzebujemy ten. I opału. Zaraz zrobimy sobie wyżerkę. Jest trochę wody. Ja mam na minus 74. A, alkohol, dobra, rozumiem. Jak będzie handlarz, to będzie dobrze. Jak przyjdzie, to będziemy mieli co sprzedać, dobra. Nie, 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 ty śpi. Ja zrobię jedzonko. No ta, była chyba. Dobra, co by tu zrobić, dobra. 4 zupki. Ej, chodźcie do tego. Da, jedziesz, chodźcie, mamy jedzonko, więc się wszyscy nażremy. Jak świnie. Czy spać, czy możemy zrobić deskowanie? Chyba nie, potrzebujemy 10, tak, 10. Nadal tam 5 brakuje, ale potrzebowaliśmy zrobić ten. Nie ma chyba big szmaty. Dobra, to już zrobimy. Dobra, zrób do końca ten opał. Żebyśmy już mieli. Na potem. Ale tam jeszcze się. Ktoś czeka pod drzwiami, okej. Okay. To ty idź, handlarz. Dawaj, stawaj. Dasz radę. Dobra. Gdzie to jest? Zjedz. Vitali Barel. Deto. A nie, to nie było deto, to był schowek. Chętnie bym zjadł jeszcze jedną porcję, ale na razie będziecie głodni tylko, bo... Tak będzie najlepiej. Okej. Okay. Nie. Ty weź porcję, a ty handluj. Pokaż mnie, co tutaj masz. Mam jedzonka. Co za to chcesz? Okej, okay, czysty alkohol nie da rady. Nic z tego, musisz jeszcze coś dać. Jakbym ci dał wytrych?
tak pomyślmy, co by tu mu jeszcze dać? Leków nie. Cholera, tak, bandaże. Bandaże bardzo go interesują. A książka? Nie. Czyli bardziej go interesują leki. Nie, dobra. Bardzo hojnie z twojej strony. Nie no, kurczę, muszę z czegoś zrezygnować. Okej, okay, niech będzie. Nie, dzięki. Możesz już iść. Dobra, muszę iść wracać do swojej. Ale tak, mamy jedzonko, chłopaki i panowie. Będziemy mogli się nażreć. Dobra, wszyscy do jedzenia. Która nie jest raider? Wszyscy idziemy jeść. Kurwa, klejnik. Okej, okay. Kto tu jest śpiący? Ja jestem śpiący, więc ja idę spać. Ty jesteś głodny. Atsuko, jesteś zmęczona, dobra, idziesz spać. Kurwa, mam. A my możemy chyba zrobić deskowanie, sprawdź. Deskowanie się przyda. Tak chętnie byś kupnął jeszcze porcję, ale niestety... Panie Czapi, ale my musimy jedzenie z jedzeniem uważać. Deskowanie, dawaj, deskowanie. Gdzie my robimy deskowanie? Pokaż mnie. Pokaż mi, gdzie to deskowanie. Gdzieś... A, tutaj deskowanie, okej. Okay. Jeśli się zapytacie, co to jest deskowanie, to to jest... zapychanie dziur deskami po to, aby złodzieje nie mogli w stanie wejść do naszego domu, bo wtedy mogliby nas okraść, a tymczasowo nie mamy broni. Ten jest specem obroni. Nie wiem, czy to oznacza, że mniej mamy za broń, czy o co chodzi. Mam nadzieję, że będzie troszeczkę eventów, żebyśmy mogli coś porobić. A tam są ta, tymczasowo nie mamy zbyt dużo. Mamy jeszcze ten łom, ale łom to się za niedługo zepsuje. Wyjdź. Okej. Okay. Mam... Ile potrzebuję, żeby ulepszyć? 15. Ale zrobiliśmy desk. Tak, widzicie, widzicie, zapchaliśmy tą dziurę. I teraz nie będą mogli tędy wejść. Tędy jeszcze mogą, ale to się jeszcze z tym zajmie. Tym deskowaniem. Dobra. Przynajmniej mamy jakieś ten. Ty jesteś głodny. Wypocząłem, dobra. Mamy nowe miejsca, ale tymczasowo jeszcze ograbimy do końca stację paliw. Zjemy go z Hanajki. Okej, okay, głodny, smutny. Kurczę, ci są bardziej zmęczone. O, ty jesteś zmęczony. Czuwaj, czuwaj, a ty szukaj zapasów, panie Czapi. Weź sobie łom, bo ci się tam przyda jeszcze pewnie. Nie, nie wiem, czy się przyda. Dobra, nie bierzemy do końca. Ty, ej, mam nadzieję, że wybrałem dobre miejsce, bo inaczej zwalę. Nie, dobra, wziąłem, dobra. Dobra, wracaj. Raczej nikogo nie powinno być, no chyba, że jak ktoś będzie, to... No nie wiem. Spierdzielamy. Tak, tam są tytki, tytoń. Bo jak mnie tepnął, to widziałem, że w środku jest... Tytoń domowej roboty do skręcenia papierosów nie tak dobry jak prawdziwy tytoń, no możemy się sami go Ola, weź, daj handlować. I nie coveruj. Daj boksa. To wytwarzanie papierosów, okej. Okay. To na handel, dobra, warto wiedzieć. Nie mam. Ja mam tylko... Sprawdzaj mi tu jeszcze zioła... Nie, tego nie bierzemy. Nie robimy na razie papierosów. Tym co jeszcze się, jeszcze tam trochę potrwa, żeby zacząć się tym zajmować. Na razie to części. Części, drewno, wszystko co może się przydać. Ale dostałem lepy. Coś na dworze jest? Zobaczmy. Co jest na dworze? Xavery Fast. I jakiś facet. O, witaj, nie zwracaj na mnie uwagi. Zajmowałem się tylko moim starym druhem. Na świeżym jeszcze grobie stoi pieczłowicie złożona figurka origami oraz dowód tożsamości z imieniem Miłosz. Okej. Okay. O kurcze, ej, jakbyśmy tutaj nie przyszli, to byśmy tego nie znaleźli, czyli... Kurde, zaraz, chwila, była gdzieś tu kartka. Była gdzieś tu kartka, czekajcie, bo była. Stoi pod leżem, jest ukryta, ale łatwo przegapić. Chętku pisma kobieta. Chodź mi Miłosz, przepraszam bardzo cię, przepraszam, nie mogę dłużej czekać. Wszystko schowałem w miejscu biżuterii. Czyli chyba tutaj przyszedł ten cały Miłosz, bo. No, walał się. Nie zwracaj na mnie uwagi.
Nie zasłużyłem, by stać się pokarmem dla wron. Taki los nie powinien spotkać żadnego człowieka. Uważaj na siebie. Dobra, dzięki. Dobra, czyli tamten facet Miłosz przeszedł tutaj po biżuterię, został rozstrzelany przez kogoś. Ajajaj, no niestety taki los spotyka ludzi na wojnie. Tego nie da się w żaden sposób przeoczyć. Nie, ja nie mam niestety. Znaczy nie da się w tego w żaden sposób uniknąć. Tak. Chyba na razie nam tego nie będzie potrzeba. Na razie będą nam potrzebne te części. Pokaż mi, co tam jest. Spokojnie, stary. Może... Oj, czekajcie, bo... Przez przypadek ekran... Okej, okay, jest wszystko w porządku. Bo wiecie, bo przekazują mi teraz powiadomienia niepotrzebne. No, niech znikną te powiadomienia, bo ja tu coś robię. Nie. Tutaj drewno... Tutaj chyba coś jeszcze jest, tak, na szczęście jest. Ale coś jest na dole, coś jest na dole. Skręt. Skręt nie, dzięki. Dobra. No teraz jak na razie to tylko tyle ma do powiedzenia Czapi. To jest. Ale trzeba będzie wszystko sprawdzić. Leki. Leki. Olimp jest? Ej, patrz tu Janusz, pomóż. Dobra, nie. Leki. Weźmiemy leki. Leki na handel, te takie ziołowe, ale też do leczenia w razie czego. Zejdziemy na dół, bo chciałem na dole coś zobaczyć. Bo tam chyba zostawiłem trochę rzeczy. Próbuję helpa. Nie wiem, gdzie jest. 2, 4, 6. Widzę. Biegną do mnie. Próbują mnie zestrzelić. Pomocy. Okej, okay, jedzenie się przyda. Jedzenie najważniejsze. Będziemy potrzebować piłę tutaj. Czy się jak się ulepszy warsztat. No i chyba tyle, do wyjścia. Leży. O kurde, jakbyśmy nie wrócili, to byśmy tego nie zobaczyli. Czyli tylko jedna. Jakiś Miłosz. Coś mu się stało. Jakiś dobra, to był Miłosz. Tu coś mu się stało. Sobie, jest. Chodź tu. Nie wiem dokładnie co, ale coś mu się stało. Chyba został rozstrzelany pewnie. Przez wojsko, przez kogoś, jak tu chciał wrócić po biżuterię, którą zostawili mu jakaś kobieta. Zaatakowana nas. W nocy ktoś próbował przywłaszczyć sobie nasze rzeczy. Ktoś próbował nas okraść. Dobra, była to liczna uzbrojona grupa, ale nie wyrządzili zbyt duży staw. Mieliśmy trochę broni, ale do wszystkich, dla wszystkich nie starczyło. Mi rajs rana, ale napastnicy nic nie ukradli. Musimy wzmocnić warty. Okej. Okay. O ludzie, szybko. Mira. Dobrze, że mamy... Szybko, kurde! Weź bandaże. Nie dam tego gryzlaka, jajaj. Nie, czekaj. No kurde, jakbym miał... Dobra, bandaże, weź. Reszt... Już nie będziemy bardzo ten... Ty jesteś zmęczony, pokaż mi to, co tu możemy zrobić. Mam nadzieję, że możemy... Tak. Jest. To się przyda do obrony. Zostaw, głodna. Pokaż, co my tu potrzebujemy. Jeszcze trochę drewna. A możemy jeszcze... deskowanie zrobić? Okej. Okay. Dobra, będziemy mogli zrobić dobre deskowanie. Dzięki temu nikt się za bardzo nie będzie chciał do nas wtrącić. A gdzie to deskowanie tym razem? Ale nie mam ammo, Xavery. Chyba miałem rację, że... Nie, tutaj, dobra. Ale nikt się przynajmniej nie wejdzie. Bo to zmniejsza po prostu... Jesteś opatrzona, a teraz idź spać. I dochodzi do siebie, Dora. A Tsuko naprawia. Ty nam trochę pomogłeś, sprawdzaj wiadomości. Może coś teraz będzie. Jest 15 stopni, będzie trzeba powoli zacząć. Dawaj, bierz. Wziąłeś tego gryzlaka? Kurwa, ześlizgnąłem się. Coś tu powinno być, ale się zbugowało. Czekamy przed bandami szabrowników, którzy gresują po mieście. Radzimy zamknąć drzwi i nie wychodzić na zewnątrz. Ja ci tego gryzlaka drobne. Co się dzieje? Najbliższych dnia będzie ciepło, bo schowanie wymarza na pogodę na spacer. Coś się dzieje, ale nie chcę pokazać. Muzyki klasycznej nie zaszkodzi.
No Jesteś ty, nie smutny? na Kryslaka. Nie jesteś na szczęście, Widzieliście? już jest na szczęście się najedliśmy. Stąd. Pomocy, niech ktoś mi pomoże. Dobra, idziemy, chodź, idziemy szybko. Za chwilę skończymy. To do mnie tepaj, pod drzwiami. Do mnie tepaj, do mnie Nasza tepaj. Musia jest chora, proszę nam pomóc. Mieszkamy kilka bloków stąd, nasza mama jest bardzo chora, potrzebujemy leków. Czy może się z nami podzielić? Ona umrze, jeśli nikt nam może to przedwalczyć, więc została nam tylko ona. Proszę pomóż nam ją ratować. Chwilka. Kurwa, wleciałem tu, teraz stąd nie wyjdę, ja pierdolę. Czekaj. No kurczę, mamy... No mamy... Mamy leki ziołowe, więc... Ten, a poza tym nikt nie choruje. Dobra, dobra. Jestem moralnym. Jestem moralną osobą. Dziękujemy, szybko dajemy leki mamusi. Biedne dzieci, mam nadzieję, że kasła pomogą ich matce. Oj, tak, mam nadzieję. Te dzieci są niezwykle dzielne, ryzykują życiem, próbując ratować matkę. Leki to towar na wagę złota, ale postąpiliśmy słusznie. Kurczę, nic nie powie, bo jest akurat w trakcie snu, ale... Nie zrobiliśmy wiem, dobrze, no. Właśnie to... Nie, śpi. Gdzie? Zadowolony, okej. Okay. Wszyscy są Ona jest zadowolona, on jest zadowolony. Okej. Okay. Są zadowoleni wszyscy, ja też jestem... Ja też powinien być zadowolony, halo. A, będziemy czujni i nikt nie zrobi nam krzywdy. A, bo wiem, bo wzmocniliśmy warty, dobra. No to co, widzowie, to chyba na tyle w tym odcinku. Tak mi się wydaje. Sabery, chodź. To chyba na tyle w tym odcinku, widzowie. Mam nadzieję, że wam się odcinek spodobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Nie, zaraz. Przejdziemy do następnego dnia. Dzięki temu się zapiszę. Dobra, wiecie co? Zrobimy na szybko, pójdziemy do jakiegoś miejsca. Wtedy ciężkich stać, większość mieszkańców puściło ten. No i nie doszło do walk pomiędzy. Okej. Dobra, pójdziemy do puszczonego domku i pójdzie tam. On, ty śpisz w łóżku. Czuwaj i czuwaj. Oboje, ty sprawnie robisz drewno, a ty znasz się na broni, okej. Okay. No chyba tam nie było, nie trzeba niczego łomem robić, więc nie będę łomu, a poza tym się przyda jako broń do obrony. Mam nadzieję, że nic się nie stanie. Zabawnicy musieli się śpieszyć, bo zostawili tu same rzeczy. Oj, pewnie, tak, dobra. No to jedziemy z tym wszystkim. Nie, nie, zostaw pecetkę. Snajper. No traded? O, mi się nie podoba nie. Ten napis snajper. Nie, tak! Raidujemy ją! A nie, to nie ta, dobra, uwaga! Wale. Chyba tutaj. Drzwi są zablokowane z drugiej strony. Trzeba będzie to wszystko sprawdzić. Ja mam dola w zapasie dwa boksy. Dobra. Chyba tyle starczy, jak na razie części. Tymczasowo nie zbieramy, bo mamy ich mnóstwo. Ale bardzo nam się sprzeda drewno. Nie tak, nie aż tak, ale się przyda. Nie, ale no to podjedźmy. Po Gaskana. Obstawiam, że szczur, ale jeśli człowiek, to będę miał przewalone, ale mam nadzieję, że nie z bronią, jeśli to człowiek. Nie. Coś na handel. A tutaj mogę z drugiej strony otworzyć. Tutaj coś jest i tutaj dużo tu jest. Dużo, mnóstwo, będzie trzeba ale tutaj nie, wrócić bo jeszcze. Ale nie, bo jak ktoś będzie miał coś, to ją rozwali. Albo weźmie sobie. Okej. Okay. Będziemy mogli później tutaj wrócić. Ej chłopaki, ja mam dobry pomysł na mapę. Znaczy na okay, pomysł na bazę, zrobić water base'a, nie? Tam przy końcu wodzie, fotografia przedstawiająca rodziców i dwie córki. Dobrze, że dziewczynki w niczym nie przypominają ojca, bo wygląda jak niedźwiedź. Dobra. Chłopaki, o tutaj. Dobra. Drewno. 2, 4, 6, 8, 10, 12. O tutaj, o.
jedzenie. Jedzenie bardziej. Jedzenie najbardziej na świecie, dobra. Tymczasowo tego nie. Okej. Jak na razie idzie nam całkiem nieźle, jeśli chodzi o te tutaj, o rzeczy, ale jeszcze tutaj wrócimy, po jedzenie i w ogóle. Ty, bajsik tam jest jakiś. O ludzie, ale będzie dobrze nam się żyło, jak na razie. Ja bym ze strasznie zrobił takiego This War of Mine w Minecrafcie. No tatka, pierwszego dnia nas okrali, dwa dni później zamordowali dziewczynki. Wystrzelałem ich co do jednego. Nie chcę więcej korzystać z tej broni i tak jest popsuta. Zakopałem ją na podwórku. Dalszy ciąg zapisano niemal nieczytelnie. Jeśli to czytasz, nie szukaj mnie. Okropne. O kurczę. Weź i ja nie mogę. Nie wierzę. I chłopaki, wiecie, gdzie można zrobić? Dobra, odkopaj. Odkop co, co jest możliwe do odkopania. Na tym odcinek zakończymy. Wstawię go pewnie. To jest strasznie dobre miejsce. Nie wiem. Nie wiem, kiedy go jako wstawię, ale na pewno go wstawię jeszcze w tym tygodniu, co będzie. Bo musi być jakiś odcinek. I możecie się spodziewać po This War of Mine taką grę War Thunder albo czekajcie Destiny, ej, Destiny wychodzi dwójka, to wam nagram Destiny dwójkę kampanię. Nie wiem jak wy weźmiecie pod uwagę tą grę, czy jak w ogóle wam się spodoba, ale mam nadzieję, że dostaniecie niezłego kopa, jeśli chodzi o to, że będę nagrał Destiny 2, już się pobrała wstępnie, jeszcze zostało ogólnie pobranie tej gry ogólnie i wtedy będzie już gra pobrana, będzie wszystko w porządku, będzie zarąbiście, a tymczasowo to nie wiem, a tymczasowo to wrzucę tego This War of Mine'a. Rozpocznę serię z Destiny 2, nie wiem czy będę nagrywał sam czy z jakimiś osobami, mam nadzieję, że Smuffy i Pico się będą chcieli zagrać ze mną. Ale dobra, wróćmy do... Mogę otworzyć? Nie. Będę musiał z łamem tutaj wrócić. No to chyba to wszystko. Ty tu nic nie ma? Nie, zaraz, stary, zostaw. Coś tutaj jest, coś tutaj miało być. Chyba ta broń cała. Tak, jest, pistolet. Popsuty pistolet, stara broń, w której brakuje kilku części. Nie, zostawię, bo jeszcze ktoś będzie chciał ukraść. Dobra, wracamy. Dobra, widzowie, to będzie na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się odcinek spodobał i będziecie chcieli więcej odcinków z This War of Mine na moim kanale. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę. 7 łapek w górę. Nagrywam następny odcinek, bo łapki bardzo mnie motywują do nagrywania kolejnych odcinków. Subskrypcje na moim kanale, jeśli wam się... Subskrypcje na kanale, jeśli wam się filmik, jeśli wam się moje materiały podobają i będziecie chcieli zobaczyć więcej materiałów na moim kanale. No i fajny komentarz, co wam się podobało, co będziecie chcieli zobaczyć w innych odcinkach. Do zobaczenia, trzymajcie się, ciao. Ale na szybko nakarmimy naszych członków. Co to za baza, ty widzieliście? Ty, tutaj jest, ej, tu jest 2 na 2. Nakarmię naszych przyjaciół. Not raided. Tutaj jest bardzo zmęczony. Coś chyba jest. Dobra, drzwi. Aha. Ej, to tu jest jeszcze! A wiem.